Nowy sondaż poparcia partii nie pozostawia złudzeń. Zaskoczenie na podium. Zgodnie z nowym sondażem CBOS 35% respondentów oddałoby głos na Koalicję Obywatelską, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w pierwszej połowie kwietnia. Na drugim miejscu znalazłoby się PiS z 23%. Wskazań: niespodzianką może być to, które ugrupowanie zamyka podium. Centrum Badania Opinii Społecznej zapytało Polaków, na kogo zagłosowaliby, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w pierwszej połowie kwietnia. Okazuje się, że wyniki sondażu nie pokrywają się z rezultatami pierwszej tury wyborów samorządowych. Zaskakiwać może szczególnie ostatnie miejsce na podium. Nowy sondaż. KO ucieka PiS, Konfederacja zamyka podium. Przypomnijmy, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory w 7 sejmikach wojewódzkich, uzyskując 34,3% głosów. KO zdobyła 30,6%, Trzecia Droga 14,3%, Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy 7,23%, zaś Lewica 6,32%. PKW podała też wyniki do rad powiatów. PiS uzyskało 29,94% głosów, KO 16,21% głosów, Trzecia Droga 12,30%, Lewica 0,96%, a Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy 0,6% głosów. Zgodnie z wynikami najnowszego sondażu dotyczącego wyborów parlamentarnych, to Koalicja Obywatelska znalazłaby się na pierwszym miejscu. Zagłosowałoby na nią 35% respondentów. W porównaniu z notowaniami z drugiej połowy marca oznacza to wzrost poparcia o 6 punktów procentowych. Drugie miejsce zajęłoby PiS, które zebrało 23% wskazań, a jest to spadek o 1 punkt procentowy względem badania z marca. Na trzecim miejscu uplasowałaby się Konfederacja z wynikiem 14%, notując 1 punkt procentowy więcej niż w poprzednim badaniu. Trzecia Droga znalazłaby się na czwartym miejscu, a głos na nią zadeklarowało 10% pytanych osób, to również wzrost o 1 punkt procentowy. Poparcie Lewicy wyraziło 5% respondentów i oznacza to punkt o 3 punkty procentowe względem ostatniego sondażu. W sumie zatem po wyborach samorządowych poparcie dla całej koalicji 15 października wzrosło o 4 punkty procentowe. Jednocześnie w kwietniu wyraźnie zwiększył się dystans między liderem a wiceliderem naszego rankingu popularności partii politycznych, odnotował CBOS. Zauważono też wzrost decyzyjności wśród wyborców, którzy wahali się, na kogo oddać głos. W marcu osób niezdecydowanych było 17%, zaś w kwietniu liczba osób wybierających odpowiedź trudno powiedzieć zmalała o 6 punktów procentowych. CBOS podaje również, że można zatem podejrzewać, że wzrost notowań rządzącej koalicji nastąpił przede wszystkim dzięki zdobyciu przychylności części niezdecydowanych wyborców. Badanie Wybory samorządowe i europejskie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo, CATI, w okresie od 8 do 11 kwietnia 2024 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski, N równa się 1000.